Godzina 22:37. ORP Piorun dostrzega Bismarka na radarze. Polski statek zbliża się na odległość około 10 km. Są w bezpośrednim kontakcie wzrokowym. Bismarck oddaje 3 niecelne salwy w stronę polskiej jednostki, obramowując ją. Godzina 23:50. Polski okręt Piorun utracił kontakt wzrokowy z nieprzyjacielem. Po ataku Pioruna niemiecki pancernik został otoczony i zniszczony.